Cześć, z tej strony Atrendil w 39 odcinku serii Zagrajmy w Dragon Age Początek. Obecnie znajdujemy się w piwnicy Wilhelma, która znajduje się w domu Wilhelma, który znajduje się w wiosce Honlet. Od Matiasa, jego potomka Wilhelma, uzyskaliśmy nowe zadanie. Mamy odnaleźć jego córkę Amalię, która wbiegła do tej piwnicy jej dziadka i się zgubiła, nie daje znaku życia, nie wie Matias, co się z nią dzieje. Więc my oczywiście mu pomożemy odnaleźć córkę. W zamian mamy otrzymać informację, jak uruchomić golema, Shale. No dobra. Jasne. Idziemy w głąb piwnicy, ale co to za zbiornik wody? Będzie łatwo. Czysta źródlana. No jak już się dowiedzieliśmy... O! Amalia. I Kicia. Jak się dowiedzieliśmy, Wilhelm trochę narozrabiał. No może nie tyle narozrabiał, co... No, kontaktował się z demonami. Z demonem jakimś. Co tutaj... Nigdy nie wspinałaś się na drzewo? Czy kotki nie lubią łazić po drzewach? Co z tą Kicią? Amalia! Och, patrzcie, ktoś przyszedł się po... Wy naprawdę przyszliście się z nami pobawić, prawda? Gramy w zgadywankę. Im więcej uczestników, tym lepiej. My? Co za my? To dobrze, jesteś bezpieczny. Twój ojciec się zamartwił. Nie przyszedłem tutaj, żeby się bawić. My? Co za my? Kicia i ja oczywiście. Nikogo więcej tu nie ma, prawda? Tak czy siak, powinieneś sobie iść, jeśli nie chcesz się bawić. Nie podobasz się Kici. Rozpraszam kotkę? Musimy iść, Amalio. Matias czeka. Jasne, chodźmy, kotkę możesz wziąć ze sobą. Musimy iść, Amalio. Matias czeka. Nie mogę iść. Kicia mówi, że nie mogłaby ze mną pójść, a ja jej nie zostawię. Kicia byłaby mówi? Byłaby całkiem sama. Jesteś taka miła, Amalio. Bardzo bym za tobą tęskniła, gdybyś sobie poszła. Tak naprawdę to wcale nie jest kotka, prawda? Amalio, odsuń się od tej istoty, szybko. Nie! Nic, co powiesz, nie przekona Amalii, żeby z tobą poszła. Ona tylko mnie teraz kocha. Jestem jej przyjaciółką. A ty? Kimś zupełnie obcym. Co jej zrobiłaś? Tak naprawdę to nie obchodzi mnie, co zrobisz z dziewczynką. Kimś obcym, kto najwyraźniej bardzo cię ciekawi. Co jej zrobiłaś? Nic jej nie zrobiłam. Jestem pozbawiona wszelkiej mocy. Mak już o to zadbał, nieprawdaż? Nie mogę opuścić tej komnaty. Amalia mnie znalazła. Po dziesięcioleciach w izolacji jej towarzystwo jest... mile widziane. Wygląda na to, że jesteśmy w impasie. Pozwól więc, że zaproponuję pewnego rodzaju... kompromis. Uwolnij mnie, śmiertelniku. I pozwól mi zatrzymać dziewczynkę. Pozwól nam wrócić do jej ojca i na zawsze opuścić to miejsce. Mam pozwolić ci być zatrzymać dziewczynkę, by się opętała? Nie sądzisz, że zauważy, iż coś jest nie tak? Nie zawieram umów z tobie podobnymi. Mam pozwolić ci być zatrzymać dziewczynkę, by się opętała? W twoich ustach brzmi to tak ordynarnie. Nie zamierzam skrzywdzić Amalii. Pragnę tylko ujrzeć wasz świat. Jej oczyma. Nie ma takiej opcji. Czy to aż tak nikczemne z mojej strony? Perswazja, skłam. Uwolnię cię, a dziewczynkę możesz sobie zarać. Uwolnię cię, ale musisz zostać dziewczynką. Dobrze, więc powiedz mi, w jaki sposób mam cię uwolnić. Tak, postępujesz niewłaściwie. Ale Kicia tego chce! A więc odrzucasz moją propozycję? Tak, zabieram dziewczynkę do jej ojca w tej chwili. Oczywiście, demonie, zdarzało mi się zabijać przeciwników groźniejszych od ciebie. Co mnie obchodzi, dziewczynka? Pomagaj ci. Daj mi trochę czasu na zastanowienie. Tak, zabieram dziewczynkę do jej ojca. W tej chwili. Nie, Kiciu! Nie odbierzesz mi dziecka. Zostanie ze mną. Na zawsze. Mam nadzieję, że nie spowodowałem, że dziewczynka zginie. Mogłem perswazję skłamać.
Może jednak jak ją pokonam. Co jest? Porozmawiaj z Matiasem. Zaatakowałeś demona, nie uwolniwszy go. W desperacji opętał Amalię i byłeś zmuszony ją zabić. Nie, nie, nie. Nie ma takiej opcji. To zła decyzja była. Jeszcze raz. Bliżej zapis po prostu zrobił. To co, mam skłamać? Wziąć perswazję? A Sten się oczywiście zgadza. Zaczynajmy. Jak tutaj to rozegrać? Dobra, tutaj zapiszemy bliżej. Nie będzie trzeba biegać w razie co. Nigdy nie wspinałaś się na drzewo? Czy kotki nie lubią łazić po drzewach? To nie jest kotek, Amalio. Och, patrzcie, ktoś przyszedł się po... Wy naprawdę... My co za my? Tak czy siak, powinieneś sobie iść, jeśli... Matias czeka. Jesteś taka miła, Amalio. Bardzo Amalio, odsuń się o tej istoty szybko. Nic, co powiesz, nie przekona Amalii, żeby stop... Nic jej... Wygląd... Uwolnij mnie, śmiertelniku. I pozwól mi zatrzymać... Mam pozwolić ci, byś zatrzymać dziewczynkę, by się opętała? Nie zamierzam to... skrzywdzić Amalii. Uwolnij cię, ale musisz zostawić dziewczynkę. Ale ja ją polubiłam. Ja też cię lubię, Kiciu. Ale jeśli miałoby to oznaczać ucieczkę z tego więzienia, gotowa jestem odejść w pojedynkę. Przyjmuję twoje warunki. Więziona jestem przez magiczne kręgi, a zbliżyć się może tylko śmiertelnik. Kręgi można rozbroić. Może tobie się uda tam, gdzie dziewczynka zawiodła? Och, to takie ekscytujące! Kicia będzie wolna! Zawsze chciałam mieć kotka, a Kicia jest taka śliczna. Perswazja, skłam może... Uwolnij demona. Amalii, córce Matiasa, nie stała się krzywda, lecz znajduje się w niewoli demona, który przybrał postać kota. Demon jest skrępowany przez mechanizmy zamontowane dawno temu przez Wilhelma i poprosił cię o pomoc w odzyskaniu wolności. Zgodziłeś się uwolnić demona i pozwolić mu opętać... I pozwolić mu opętać Amalię? Nic takiego nie ma miejsca. Nadal jestem uwięziona. Od... Nie! Nie! No niestety, nie. Tak nie może być. Ej. Co za historia. Jeszcze raz. Dobra, dobra. Och, patrzcie, dajesz. Ktoś... My co za my, dobra, dobra. Powinieneś sobie i... Jesteś taka miła, Amalio. Tak naprawdę to wcale nie jest kotka, prawda? Bardzo... Odsuń się. Nic, co powiesz, nie... Wygląd? Uwolnij mnie, śmiertelniku. Mam pozwolić ci być... I pozwól mi zatrzymać dziewczynkę. Nie zamierzam... Perswazję, skłam. Uwolnij cię, a dziewczynkę możesz sobie zabrać. Dziękuję. Skłam jest. Jesteś bardzo łaskawy. Więziona jestem przez mag... Och, to... I co tutaj jest? Demon jest... Chciałam mieć kotka, Kicia jest taka śliczna. Kłamstwo, no i co tutaj? Odejdźcie ludzie, chodźcie tutaj. Stójcie, a my pobawimy się. Aha, taki sposób, tutaj tak. Lubię, kiedy Kicia dla mnie śpiewa. Kicia śpiewa, mówisz? Niekoniecznie tutaj. Tak, tak, może niech będzie. Tak, tak, tutaj może. W ten sposób. A to... Jak chcesz. Tak, o, ogień. Ojciec nie lubi kotów, ale przecież nigdy nie spotkał Kici. Robi się. Jasne. I w ten sposób. Teraz z kolei... Teraz z kolei może być... na pewno nie tak. Tutaj jest w dół. Kicia mówi, że dziadziuś Wilhelm zamknął ją w tym pokoju. Czy to dziadziuś nie okropne? Wilhelm. Bardzo okropne. Naprawdę bardzo okropne. Robi się. Ale co, jeszcze tego bym potrzebował. Robi się. Tak. Tutaj, co za zagadka. W
ten sposób i chyba wszystko zadziała. Jasne. Nie ma to jak łamigłówka. Zaczynajmy. Fajna sprawa. Raz i dwa. Zapisywanie. I co to da? Jest ach, awans, ale co? Bariera czuję, poszła i... Magia słabnie. Zapomniałam już, jakie to uczucie być wolną istotą. Kiciu? Co się dzieje? To coś wspaniałego, moja droga. Dla nas obu. Mówiłem, że cię uwolnię, nie powiedziałem, że pozwolę ci żyć. No i? Dokąd później pójdziesz? Amalia jest twoja. Trzymaj łapy z dala od dziewczynki, demonie. Mówiłem, że cię uwolnię, nie powiedziałem, że ci pozwolę żyć. Nie dostaniesz dziewczynki! Jest moja! Kiciu, przerażasz mnie! Nie wpuszczę cię do środka! Nie wpuszczę! Bardzo dobrze, Amalio. W ten sposób. Dobre, dobre rozwiązanie. A teraz zginiesz, demonie. Morrigan nie zgadza się. Oj, oj, oj. Straszne to. I co tutaj jest? Uwolniłeś demona, ale zaatakowałeś go, zanim zdołał opętać Amalię. Amalia uciekła i zapewne wróciła bezpiecznie do swego ojca. Tak jest. Tak? Dobra. I teraz zaczynamy. Wy już wolni jesteście. O. Co jest? Aha, palimy się i co? Nie mogę się ruszyć. No, rozwal go. I jeszcze tego, a Morrigan, Morrigan tutaj. Proszę, żebyś... Tak, bardzo ładnie. Ojej, Atarindilu. Bierz okład. I zwykły też. Zwykły to nie za wiele. No dobra, balsam prędkości teraz się nada. Jeszcze raz, jeden balsam. Tutaj... Może najpierw... Nie, no dobra. Cios krytyczny. Aha. Szybko okład. Może teraz szybko ich zamrozić. Dobrze, udało się, tak? Kicia też padła. O, dostała w serducho, no to leży. Ładnie, Lelian. Po wszystkim. Sznur niespełnionych marzeń. Trzy do siły, woli do odporności psychicznej. Hełm Honlat. Do wszystkich atrybutów, do pancerza, bardzo dobry hełm. Tylko czy jak ten zabiorę? No właśnie, wtedy premia ucieka. Do pancerza, do odporności psychicznej. No właśnie, a co z premii ucieka? Hełm. Ten hełm. Do wszystkich atrybutów. Do pancerza. No i wszystko po dwa. Świetnie. Chyba ten zatrzymuję. Mógłbym oddać, tak? Mniej pancerza. Jednak takie coś nie można nie wykorzystać. Odporność psychiczna pójdzie. Papa, ale... I coś jeszcze. Ten sznur nie tylko magowi. Do siły woli, do odporności psychicznej. A ty co tutaj masz do obrony? Chyba, że nasza Win będzie potrzebować. Na razie zostawmy rozterki na boku i lecimy do Matiasa. Nie podpalajcie się. No tak, ale tak was prowadzę. Przepraszam bardzo. Żadnych ukrytych pomieszczeń? Żadnych. Co to? Obszar zabezpieczający. No tak. O, ty. Zajmijcie się tamtym, a ja tutaj. Zdziałam cuda. Że pomniejszy miałby coś nam zrobić. No dajcie spokój. No, weź go poraź i po wszystkim. No i od razu, Leliano, weź tutaj sobie zręczność i spryt. I czego tutaj chcesz?
Znak śmierci, nie. Może coś od barda. Krytyczny strzał, strzał rozproszony. Matiasie, jesteś pewnie tak wdzięczny, że zaraz nam podasz prawidłowe hasło. O ja. Nie sądziłem, że w taki sposób... Aha, tutaj bardziej w ten sposób. Dobra, co? Padł? Ale cios. Sten chyba krytycznie go walnął. O, i my tak samo. Dobra, po wszystkim. Chyba, że zaraz znowu się pojawił, ale nie, to już tutaj jesteśmy. Udało ci się! Uwolniłeś ją! Tak. Bardzo ci dziękuję. Tatusiu, przepraszam, że uciekłam. Tak się bałam. Nic się nie stało. Gdybyśmy motylku, nie mieli możliwości wczytania, to by było po wszystkie niedobre stwory sobie poszły. Hasło do uruchomienia Shale brzmi Dulenharn, o ile nadal cię to cholerstwo interesuje. Na twoim miejscu bym go nie tykał. Powinniśmy już iść. I to szybko. Jeszcze raz dziękuję. Zawdzięczamy ci życie. No. Dziewczynka została uratowana. Matias, wdzięczny za uratowanie córki, podał ci właściwą komendę aktywującą golema na zewnątrz wieży, a następnie odszedł wraz z Amalią. Okazało się, że Felix podał ci niewłaściwe polecenia dla golema w wiosce Honlat. Udało ci się poznać prawidłowe komendy i jesteś gotów uaktywnić golema. Dobra. Gdzie tutaj wyjście? Tędy. A, skrót. Dobrze. Jak najbardziej. Po co czekać? Po co przez całą piwnicę Wilhelma przedzierać się? Może te pomniejsze cienie jeszcze by były? No, Shale, tylko nie rozwal nas jak Wilhelma. To już można. Dulenharn. No cześć, Shale. W końcu musiał nadejść ten dzień. Tym razem to nawet nie jest mag. Pewnie różdżka przypadkiem wpadła mu w ręce. Ja ciebie witam. Skąd wiesz, że nie jestem magiem? Nie wpadła mi w ręce przypadkiem. Wiesz, mogłabyś okazać mi więcej wdzięczności. Nie wpadła mi w ręce przypadkiem. A więc wiedział, co robi. Szokujące. Stałam tutaj, w tym miejscu i obserwowałam, jak biegają wokół mnie ci głupi, mali wieśniacy. Trwało to bardzo długo. Wiele, wiele lat. O, biedactwo. To musiało być bardzo, bardzo nudne. W takim razie nie byłabyś chyba wdzięczna temu, kto pozwoliłby ci rozprostować nogi, golemie. Ha, kolejny mag. Czarujące. Zaczynałam już przyzwyczajać się do ciszy. Powiedz mi, czy wszyscy wieśniacy nie żyją? Nie, nie wszyscy. Rozumiem, żebyś się tym faktem nie przejęła. Nadmierna poufałość prowadzi do utraty szacunku. 30 lat przymusowej obserwacji tych wieśniaków zbliżyło mnie do nich tak mocno, jak to tylko możliwe. Nie, żebym życzyła im takiego losu. O nie! Ale byłaby to miła odmiana. Masz jakieś imię? Masz jakieś imię? Być może. Ale po tych wszystkich latach, gdy nazywano mnie golemem, mogło wypaść mi z głowy. Golemie, przynieś mi to krzesło. Bądź tak dobry, golemie, i zgnieć tego głupawego bandytę. No i nie zapominajmy o... Golemie, podnieś mnie. Chodzenie mnie już zmęczyło. Ten ma różdżkę kontrolną, prawda? Zbudziłam się, więc musi mieć. Coś jest nie tak?
Bez wątpienia ma, trzymaj ją w ręku. Niech ci nie przyjdzie nic głupiego do głowy, golemy. Coś jest nie tak? Niby widzę różdżkę kontrolną, ale... No dalej. Niech wyda mi jakieś polecenie. W porządku, przejdź tam. Co takiego dlaczego? Nie podoba mi się kierunek, w jakim to wszystko zmierza. Co takiego dlaczego? Niech nie marudzi. Będzie zabawnie. W porządku, przejdź tam. W takim razie bądź cicho. Nie podoba mi się kierunek, w jakim to wszystko zmierza. No dobra. Spełnijmy, niech będzie. Przejdź tam. I... Nic. Nic nie czuję. Nie czuję przymusu, by wykonać tego polecenie. To chyba znaczy, że różdżka jest... popsuta. Nie powinnaś się z tego powodu cieszyć? Można ją naprawić? No i co teraz, wpadniesz w szał zabijania? Cóż, tak po prostu sobie nie pójdziesz. Nie powinnaś się z tego powodu cieszyć? Nie można mi rozkazywać, a to by znaczyło, że mam wolną wolę. Zgadza się? Co teraz pocznę? Nie mam żadnych wspomnień poza tymi z okresu, gdy obserwowałam wioskę. Nie mam celu. Czuję się zagubiona. A co ten na to? Musiał mnie przywrócić do życia w jakimś konkretnym celu, prawda? Co zamierza ze mną zrobić? Nie zastanawiałam się nad tym. Na myśl przychodzi mi wiele zastosowań dla prywatnego golema. Nic nie zamierzam z tobą robić. Nie zastanawiałam się nad tym. Rozumiem. Wspaniale. Domyślam się, że mam dwa wyjścia. Zgadza się? Mogę pójść z tym, albo pójść gdzie indziej. Ja nie wiem nawet, co znajduje się poza granicami tej wioski. Nadal będziesz się do mnie zwracać w trzeciej osobie? A co chcesz robić? Nadal będziesz się do mnie zwracać w trzeciej osobie? Tak. Najprawdopodobniej. A co? Zabiłaś swego dawnego pana. Naprawdę? Pamiętam, że miałam pana. Maga z krzaczastymi brwiami, który szturchał mnie, popychał i wykrzykiwał polecenia. Mam nadzieję, że tak. Być może ostatnim rozkazem, jaki mi wydał, było... Golemie, przestań miażdżyć moją czaszkę! No, 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 jakie poczucie humoru. Straszne, żeby tak nie było z nami. Widzę, że mówiąc o nim wyraża się w normalny sposób. Słaba to rekomendacja. Lubię poczuć od czasu do czasu odrobinę żądzy krwi. Nie, nie, widzę, że mówiąc o nim wyraża się w normalny sposób. Tak. Taka już jestem dziwna. Skąd mam wiedzieć, czy można ci ufać? A co chcesz robić? Tak długo obserwowałam tę wioskę, że moje wcześniejsze wspomnienia stały się w najlepszym razie mgliste. A więc nie mam zielonego pojęcia, co chcę robić. Cieszę się, że mogę się wreszcie ruszyć. To mało? Skąd mam wiedzieć, czy można ci ufać? Nie mam zielonego pojęcia. A skąd wie, czy może ufać komukolwiek, kto nie reaguje na polecenia wydawane za pomocą różdżki kontrolnej? Słuszna uwaga. Ten wciąż żyje. Myślę, że to dobry znak. Możesz pójść ze mną. W takim razie pójdę razem z tym. Na razie. Przy okazji, mam na imię Shale. Ja jestem Atarendil, miło mi cię poznać. To powinno być interesujące. Okej, Shale. W takim razie może... Vashedan. Na chwilkę cię wymienimy. Tak. No chodź, skoro już jesteś. Zaktualizowano kodeks. Co mam powiedzieć? Mam serce z kamienia. Golemy z Orzammaru stanowiły niegdyś przednią straż krasnoludzkiej armii, odpierając ataki pomiotów nadchodzące z głębokich ścieżek. Utracono jednak sztukę ich wytwarzania, a same golemy zostały zużyte w niezliczonych walkach i w końcu zawiodły. Shale nie pamięta ani walk na głębokich ścieżkach, ani przybycia do Redcliffe. Jedynie kilka mglistych i paskudnych wspomnień o swym poprzednim panu. Atarendil odnalazł różdżkę kontrolną, Shale, i obudził ją, dodając do swej kompanii zgorzkniałego, wadliwie działającego golema. Zadanie... No tak. Za pomocą prawidłowych komend oraz różdżki kontrolnej udało ci się uruchomić golema z Conlet. Shale, bo taki na imię, twierdzi, że nic nie pamięta poza wieśniakami, których musiało oglądać przez ostatnie 30 lat.
Ponieważ nie ma nic lepszego do roboty, Shail zdecydowała się do ciebie dołączyć. Co tutaj możesz? Dobra, dwa i tak. A czemu tylko ty masz życie? Też możemy tutaj trochę... O, duży kruszony duchowy kryształ do odporności. Trzeba iść na szczyt wojownika i zobaczyć, co jej tutaj dać. Ten nieskazitelny są bardzo dobre. No, no. Dobra, dłuższa chwila zastanowienia będzie. A, i jeszcze miałem tobie przekazać to. I co tutaj jeszcze można? Zestaw? Nie ukruszysz się? Silniejszy też. No, weź, zobacz. No i bardzo dobrze, działa na ciebie, działa. No to idziemy. Porozmawiamy w bezpieczniejszym miejscu. Tutaj już w wiosce Honlet wszystko zdziałaliśmy. Następny punkt fabularny. Ten akurat nie był punktem fabularnym, tylko dodatkowym. O! No co? Tak się nawinął. Dobra, chodźmy na szczyt wojownika. I tam weźmiemy, uzbroimy Shail, naszą nową towarzyszkę. Co się dzieje? Myślałem, że atak. I pójdziemy do obozu porozmawiać. Na tym się kończy ta dodatkowa zawartość DLC. Dodatkowa lokacja. Dzięki temu mamy Shail. Zobacz, ptaszek. Tam chyba też były kruki. Z tego co pamiętam. Nie? Nie dosięgniesz? A możesz coś zrobić z nimi? No chyba nie. A psa raczej nie rozgnieciesz, prawda? No dobra. Zobaczmy, co było w kufrze do zaoferowania i resztę sprzedamy. Nóż Olafa. Niepotrzebny. Hełm Kaylana zostawię w razie co. Sznur niespełnionych marzeń też. To już w obozie. No, jak sobie chcesz. Pokaż się tutaj. Najpierw coś z... Ukruszony na pewno nie jest słaby. Ze zbroi. Tutaj duży też nie. Czysty, ukruszony. Nieskazitelny. Do kondycji. Do... A co tutaj możesz, tak? A, w zależności tak, co... Co włączysz? Wymaga określonej zdolności logicznej, wymaga aktywnej zdolności druzgocące ciosy. W taki sposób działasz. Kamienne serce. Kamienne serce tutaj. Mistrzostwo kamienia. Dobra, będzie trzeba się nauczyć tego wszystkiego. Do siły, do obrony, do odporności na ogień, do regeneracji wytrzymałości podczas walki. Do kondycji, do pancerza, do odporności na siły natury, do odporności fizycznej. No i co? Bardziej w atak? Czy bardziej w obronę? Te sprzedamy, a te może zostawimy ten jeden. Nic nam nie szkodzi. Bo pancerz ten sam. Do siły. W zależności jak będziemy prowadzić. Do szansy na trafienie krytyczne w walce wręcz, do obrażeń od wszystkich broni. Do obrażeń od ognia.
zmienia wszystkie obrażenia na obrażenia od ognia. Nieskazitelny ten zamienia wszystkie obrażenia na obrażenia od zimna do obrażenia od zimna. Wszystkich broni do przebijania pancerza. Nieskazitelny natury do kondycji, regeneracja żywności. Żywotności. Żywności powiedziałem? Do wszystkich atrybutów. Do przebijania pancerza, do obrażeń duchowych. No właśnie, atrybuty. A właśnie, jakie ty masz atrybuty? 36, kondycji sporo. Żywotności 380. I siła tutaj by się zwiększyło wszystko. Ale czy chcemy? Ten czysty do zręczności. Do ataku. Olśniewający. Do przebijania pancerza. O! To ten chcemy. Ten nieskazitelny to co tam? A ten? Do przebijania pancerza 3 do obrażeń. 15 do obrażenia zimna. Tak, zostawiamy ten olśniewający. A reszta? Chyba sprzedamy. Co będziemy się rozdrabnić. Dobra, chodźmy do... Tutaj już... O! Bandyta. Gangster. Michael, nie, tutaj... Właśnie. Do obozu porozmawiamy też. Sprzedamy, co nie potrzebujemy. Zawsze u Bodana w razie, gdybyśmy jednak potrzebowali, to można wrócić i odkupić. Ty i twoi mamy jakieś runy? Rzeczywiście słyszałeś jakieś plotki? Plaga przyniesiona przez mroczne pomioty rozprzestrzenia się szybciej niż ktokolwiek przypuszczał. Kilka źródeł twierdzi, że jest nawet tutaj, w Denerim. Z tego co słyszałem, w elfim obcowisku w mieście wybuchła epidemia. Inni mówią, że to nieprawda. To i tak przerażająca myśl. Tak w każdym razie mówi się na gościńcu. Wiesz albo nie, jak Dobra. Chcesz. Dobra, jeszcze jakieś plotki? Rzemieślniczki z perłowego burdelu grożą, że zamkną swoje drzwi, jeśli nie zostaną wreszcie uznane za prawdziwy cech. Ha! Wyobrażasz sobie? Chyba im się zdaje, że faceci mają za mało zmartwień. Tak w każdym razie mówi Dobra. Się na gościńcu. Coś jeszcze? Słyszałem dziś historię. Banora Grain spaliła własne pola, żeby odciąć ludzi Logena od zapasów. Trzech z nich zginęło w płomieniach. Grupka żołnierzy wściekła się i dopadła Banorę na jej własnym dworze. Zabili ją. Logan wmawia nam, że zrobili to wbrew rozkazom. Logan zabił męża Grain pod zimowym tchem. Miała prawo zrobić ze swoim zbożem, co tylko chciała. To wciąż jest Ferelden, prawda? Właściciel gruntu nie odpowiada przed nikim. Tak w każdym razie mówi się na gościńcu. Dobra, jeszcze coś? Pod zimowym tchem była bitwa. Kilku banów zebrało się razem i stanęło Wojna przeciwko domowa. Ludziom Logena. No tak. Po obu stronach Logan było może cały czas działa. Żołnierzy. My sobie chodzimy, wykonujemy Mówią, misję. Że Stern Logan wygrał, ale obie strony poniosły ciężkie straty. To walka o tron. Zupełnie jak Gra za o tron. Dawnych czasów. Tak w każdym razie mówi się na gościnie. Co jeszcze? Arlesa Izolda, młoda orlezjanka, która poślubiła Arla Emona, podobno próbowała otruć męża. Żeby móc poślubić jego to brata. To kłamstwo już tobie Bana powiem. Najświętsza Nie słuchaj prawda. Takich plotek. Tak w każdym razie mówi się na gościńcu. Coś o Shale? Wiesz, albo o wiosce Honlet? Nie wiem co ci po... Nie, to nic. Potrzebujesz czegoś? Tak, sprzedaż tego co jest zbędne. Dobre masz tutaj, ale te runy to chyba... Nasz przyjaciel Levi Dryden ma tańsze. O suwerena? Miecz motylkowy. Prezent Shale też otrzyma oczywiście. To nie. Narmisu. Nieskazitelne. Ale i tak mamy lepsze. Tutaj. Dobra, na sprzedaż.
Coś tutaj jeszcze zbędnego, wiem, prezenty są, ale mniejszych nie potrzebuję. Pułapka olejowa? A wyjątkowe piwo Wilhelma można było zostawić, ale jeszcze można podejść. To na pewno nic nie zaszkodzi. Nie wiem, chyba ten wykaz ładunków nie ma nic wspólnego z jakimś zadaniem. Tak mi się wydaje. Większy balsam. Mniejsze zestawy do leczenia. Mamy 20, co ja robię? Dobra. Win, pokaż się. I czy nie chcesz takiego do siły woli, do odporności psychicznej? Wiem, że to twój srebrny Aron, ale no co, do siły woli zawsze lepiej. Dobra, prezent od razu. Potrzebujesz czegoś? Ja albo mój... Pokaż towary, bo my właśnie nie mamy, tak? Nie mamy. Chodzi o te właśnie runy. Kamyczek, z tego co pamiętam. Ktoś namalował na tym kamieniu parę oczu oraz głupawy uśmiech. A psikusy to zmiażdża odporny gołąb. Ale zaraz się dowiecie co jak. Cysne rzeczy. Można porozmawiać z wami? Czego sobie życzysz, Kadan? Z wami nie. Jak chcę. Ale może Diego coś pokaże. No pokaż, co tu masz. 5,60. Też 5,60. A Zevran? 4, no bardzo ładnie. Ty otrzymasz. Bezcenny nóż Olafa Dossera. Jak będzie trzeba, to kupię. Run. No, Shale, porozmawiajmy. Nie wiem, jak wyjdzie. Mam nadzieję, że nie najgorzej i zaplusuję u ciebie. Widzę, że znalazł kilka kryształów modyfikujących. Nie zdawałam sobie sprawy, że wie o ich istnieniu. Dobra robota. No i? Co sądzi? Nie wydaje się przez nie szersza? Bo moim zdaniem i tak już jestem zbyt szeroka. Shale to kobieta. Nie, moim zdaniem raczej cię wyszczuplają. To chyba dzięki temu pionowemu wzorkowi, w jaki je ułożył. Wiedział, jak to się robi? No. Musiał wiedzieć. Trochę doświadczenia mamy. Myślę, że powinien jak najszybciej znaleźć kolejne. Chcę błyszczeć od ucha do ucha, że się tak wyrażę. Plusik, jej. Dobra, neutralność póki co. Dlaczego tak ciężko wzdychasz? Co? A, o to chodzi. Rozmyślam tylko nad beznadziejnością zadania, jakie przed tym stoi. Najprawdopodobniej skończy się to tym, że zostanie po tym i po tego kompanach mokra plama na kamieniu. Uronię po tej tragedii jedną łzę. Czy ta nasza plama nie będzie się znajdować tuż obok twojej? Dobrze chociaż wiedzieć, że cię to obchodzi. Nie wydaje mi się, by nasze szanse były aż tak mizerne. O, jakie to urocze. Ujrzeć kogoś tak pełnego nadziei to miły, choć odrobinę niepokojący widok. Co to? Słyszał szum skrzydeł? W pobliżu mogą być gołębie. Powinniśmy mieć się na baczności. Już 9 i to bez prezentu. Zaraz, coś chciałem powiedzieć. A, jak będziemy no już podróżować, tak, najpierw do azylu, ale jak już z azylu wszystko wykonamy, pójdziemy do Redcliffe i tak dalej, wiadomo, to przyszłość, to jak, gdy już udamy się do Orzammaru, to członkiem drużyny
sorry, przepraszam, to członkiem czwartym, no trzecim, czy tam drugim członkiem drużyny tej czteroosobowej wraz z Atarendilem będzie właśnie Shale. Shale pójdzie do Orzammaru, to jej korzenie, można tak ująć. Widzę, że nadal jesteś ze mną. Spodziewałem się, że golemy są inne. Inne? Inne niż co? Inne niż posągi? Inne niż kłody drewna? Mam mówić monotonnie? Tak, panie, istnieje tylko po to, by służyć memu panu. Będę dla mego pana zabijać. A może spodziewał się, że będę miała dudniący głos? Że będę recytować limeryki? Mogę recytować limeryki, jeśli sobie zażyczy. Nie bądź taka delikatna. Widzisz? O to mi właśnie chodzi. Czy te limeryki są nieprzyzwoite? W większości dotyczą mordowania gołębi na różne krwawe sposoby. Nigdy nie spotkałam nienawidzi gołębi. Golema. A czemu ta kura zginęła? Nie jakie wiem. Są, ani dlaczego jestem do nich niepodobny. A co? Spotkał już inne golemy? Nie mam pojęcia, jaki dźwięk. Wydajesz się być bardzo ożywiona. Nie ma nic złego w tym, że jesteś od nich inna. Wydajesz się być bardzo ożywiona. Nie wiem, jakie są inne golemy. Też w sumie tak nie wiem. Jestem od nich lepsza. Jesteś. Choćby dlatego, że posiadam wolną wolę. Zgadzam się. Bycie golemem mogłoby okazać się całkiem wygodne. To nie lada doświadczenie, z tym się muszę zgodzić. Różkę kontrolną zawsze można naprawić. Nie. Zgadzam się. Bycie golemem mogłoby okazać się całkiem wygodne. Niech wyobrazi sobie, jakie wiążą się. Ale z nie chciałbym korzyści. Zostać golemem. Nie trzeba jeść, spać, ani wykonywać innych czynności. Wiem, można co masz na myśli. Można pod wodą i zmiażdżyć czaszkę każdego wroga. Możliwości są nieograniczone. Pomijając sporadyczne 30 lat paraliżu, nie ma tu nawet co porównywać. Niech przestanie tyle gadać. Ruchy jego wilgotnego języka bardzo mnie rozpraszają. No, ale się zgadzasz. Plus 6. Już mamy 15. Widzę, że nadal jesteś sam. Mam kilka pytań. Nie ma nic lepszego do roboty? Nie. Czy to w twojej skórze to kryształy? Lubię myśleć o nich jako o dodatkach. Czy mają je wszystkie golemy? Muszą być dużo. Do czego służą? Podejrzewam, że to forma sztuki praktykowana, gdy golemy były bardziej rozpowszechnione. Mój dawny pan gromadził wszelką wiedzę na ten temat. Szukał kryształów jak świat długi i szeroki, a później je zamontował. Nie jest to niemiłe uczucie. A więc co pochodzenie krasnoludzkiego? Tak mi się wydaje. Mój pan lubił przeszukiwać ruiny w głębokich ścieżkach i handlował z innymi, którzy to robili. Z tego co zrozumiałam, kryształy pozwalają mi zmienić przepływ magii w otoczeniu. Wilhelm miał nadzieję przerobić mnie na pełen many akumulator, czyli coś, z czego mógłby w dowolnej chwili czerpać energię magiczną. Ale mogą także służyć do innych celów. Niektóre kryształy zwiększają zapas many, inne absorbują lub odbijają zaklęcia. Są różne ich rodzaje. Mogę obiecać, że jeśli znajdzie taki kryształ, najprawdopodobniej będę mu mogła powiedzieć, do czego służy i co by się stało, gdyby go na mnie zamontować. Zgodziłabyś się, żeby zamontować ich więcej? Nie chcę tego wykorzystywać, Shale. Brzmi obiecująco, gdzie można je znaleźć? Wątpię, by coś takiego było mi potrzebne. Zgodziłabyś się, żeby zamontować ich więcej? Czemu nie? W końcu, w przeciwieństwie do was, nie noszę ubrań ani innych ozdób. Rozumiem, że to wystarczy za odpowiedź na tego pytanie. Chyba, że ma ich więcej. Słyszałem, że zabiłeś swego dawnego pana. Jak trafiłeś do Hornet? Pamiętasz? O, tak. To akurat pamiętam całkiem dobrze. Mój dawny pan, mag imieniem Wilhelm, mnie tu sprowadził. Z tego, co pamiętam, zdobył sobie jakąś pozycję u boku lorda, który rządził okolicznymi ziemiami. Mnie, jako swoją własność, wziął ze sobą.
O, jakże lubił robić z moją pomocą wrażenie na mieszkańcach wioski. Golemie, warknij na tamtego wieśniaka. Wygląda groźnie. A ja oczywiście musiałam go słuchać. Wydaje mi się, że lubiłeś straszyć ludzi. Ale jak znalazłeś się obok wieży? Domyślam się, że nie lubiłeś tego Wilhelma. Pamiętasz cokolwiek sprzed Hornet? Wędrowałam razem z magiem. On dużo podróżował, to pamiętam. Ale miejsca, do których się udawaliśmy... Tutaj moje wspomnienia są dość mgliste. Pamiętam wielkie bitwy. Walczyłam przeciwko wielu ludziom, dawno temu. Wszyscy byli mięciutcy i delikatni. A przedtem... Ja... Nie... Nie. Są tylko pojedyncze obrazy. Wydaje mi się... Byłam w jakimś ciemnym miejscu. Ile masz dokładnie lat? Nie wiem. Wilhelm przechwalał się, że krasnoludy przestały tworzyć golemy 5 stuleci temu. Ja nie starzeję się tak jak wy, miękkie istoty. Niestety, z moją pamięcią nie jest najlepiej. Do tego jeszcze szybko się nudzę i przestaję uważać. Domyślam się, że nie lubiłeś tego Wilhelma. Uwielbiał korzystać z różdżki kontrolnej. Tak lubił się nią bawić, że żona zagroziła, iż wyrzuci ją do jeziora. Chciałabym to zobaczyć. A tak przy okazji, gdzie znalazł różdżkę? Dużo za nią zapłacił? Sprzedała mi ją żona Wilhelma, tak mi się przynajmniej wydaje. Nic takiego nie było. To Felix był, niedużo, to była całkiem niezła okazja. Och tak, prawdę mówiąc, to całą fortunę. Nieprawda. Niedużo, to była całkiem niezła okazja. Tylko niech pamięta. Ja jestem niedroga, a nie tania. Wydaje mi się, że lubiłeś straszyć ludzi. Ale jak znalazłeś się obok wieży? Tam trzymał mnie Wilhelm. Chciał, żebym stała na podwórzu i budziła w ludziach przerażenie, jak strach na wróble. Miałam wyglądać złodziei. Ach. Poza tym jego żona nie chciała, bym przebywała w środku. Mówiła, że nie ma tam dla mnie miejsca. Jego żona? Straszna jędza z niej była. Jego żona? Kiedyś byłam większa. Miałam 3 metry wzrostu. I wtedy ta wstrętna jędza zaczęła narzekać, że nie mieszczę się w drzwiach. No więc mak mnie zmniejszył. Zmniejszył mnie! Może w to uwierzyć? A ona nadal chciała się mnie pozbyć. W jaki sposób można zmniejszyć golema? Trzeba mieć dłuto i dużo odwagi. Wydaje mi się, że lubiłeś straszyć ludzi. Chętnie bym wszystkich rozdeptała na miazgę, a później rozdeptałabym ich malutkie domki. Prawda jest taka, że po tym jak przez 30 lat musiałam na nich wszystkich patrzeć, zrobiłabym to 2 razy. Nie lubiłam tylko, gdy rozkazywano mi to robić. Gdy straszono mną tych przerażonych kretynów, jakbym była jakąś straszną rzeczą. Całe lata minęły, nim wieśniacy zaczęli się do mnie zbliżać. Shale stoi przed tobą milcząca i nieruchoma, taka, jaką widziałaś. Co? Coś się zacięłaś. To dobrze, bo właśnie kończyłam. To lubi sobie od czasu do czasu porozmawiać, co? Lubi, lubi. Tylko plus 1. Tyle rozmowy. Coś chyba źle powiedziałam. Mam kilka pytań. Nie ma nic lepszego do roboty? Nie. W jaki sposób Wilhelm wszedł w twoje posiadanie? Patrzyłaś na tę wioskę dniami i nocami przez całe lata? Ja nie zasypiam. Dziękuję, że mi o tym przypomniał. No sorry. Jeśli zdoła, niech spróbuje sobie wyobrazić, jak to jest być otoczonym przez nudnych, niezwracających na niego uwagi wieśniaków. Wygląda na to, że byłaś w pewnym sensie podglądaczką. Tak, to rzeczywiście byłoby okropne. Wygląda na to, że byłaś w pewnym sensie podglądaczką. No tak. Niezwykle interesującym zajęciem było słuchać o tym, jak to młody Dornan wywołał we wsi powszechne zgorszenie, kupując sobie orlezjański kapelusz. I trwającej przez całe lato kłótni dwójki ubłoconych farmerów o cenę jęczmienia. Pasjonujące.
No i jeszcze te ptaki. Wioska pełna była gołębi, kruków i wróbli, które całymi dniami na mnie przesiadywały. Ach tak, to twoja ptasia obsesja. Tak, to już z nimi bywa w końcu. To ptaki. Brzmi trochę nieprzyjemnie. Ci głupi wieśniacy rozrzucali wokół mnie ziarno, wabiąc w ten sposób ptaki. Bo zdawało im się, że siedzące na mnie ptaki wyglądają interesująco. Interesująco. Gdyby od czasu do czasu jakaś życzliwa duszyczka nie oskrobała mnie do czysta, to bym... Nie chcę już o tym rozmawiać. Okej, rozumiem. Ojej, ale poszło w dół. Tak się starałem. Mam kilka pytań. Może nadrobimy zaległości. Nie. Słyszałem, że zabiłeś swego dawnego pana. Nie mówiłam temu już? No nie. Że nie przypominam sobie, bym coś takiego zrobił. A, mówiłaś, no. Pamiętam tylko, że miałam pana. Moje wspomnienia odnośnie tego, co się z nim stało, są mgliste. Co cię powstrzyma przed zrobieniem tego samego ponownie? Mgliste, czyli jednak coś pamiętasz. Tu mnie ma. Racja. No dobrze. Zobaczę, co zdołam sobie przypomnieć. Mój dawny pan lubił przeprowadzać na mnie eksperymenty. Tyle pamiętam. On kombinował coś z zaklęciami, a później z kryształami. Wydaje mi się, że bardzo chciał zmienić moje funkcje. Zmienić? Po co? Przecież całkiem dobrze się sprawujesz. Jakie to były eksperymenty? Nie jestem czarodziejką, a on nie tłumaczył się przede mną z tego, co robi. Podobnie jak ten tutaj nie tłumaczy się przed swym mieczem. On miał moją różdżkę kontrolną, która uniemożliwiała mi wtedy zrobienie czegokolwiek wbrew jego woli. Niezależnie od tego, jak bardzo bym to zrobić pragnęła. Nie jestem pewna, co się stało. On eksperymentował i wtedy pustka. Na pewno? Nic a nic nie pamiętasz? A więc przez przypadek nacisnął przycisk zabij mnie? Co było dalej? Zniknął. A ja znalazłam się w wiosce i nie mogłam się ruszyć. Zjawili się wieśniacy. Byli wystraszeni, szturchali mnie i popychali. W końcu zrozumieli, że nie zdołają mnie ani poruszyć, ani zniszczyć. Więc dali mi spokój. A ja z czasem zapomniałam, że nie zawsze tam stałam. Nie zastanawiałeś się, gdzie zniknął? To musiało być straszne, przykro mi. Prawda jest taka, że z początku poczułam ulgę. Przez tyle lat musiałam skakać na każdy rozkaz tego małego muchomora. Przynieś to, przynieś tamto, połóż, znowu podnieś. Co za bezczelność. Z początku miałam po prostu nadzieję, że zdecydował się mnie tam zostawić, sparaliżowaną. Na coś takiego gotowa byłam przystać. Nie wierzę ci. Wygląda... A po paru latach przestało mnie to po prostu obchodzić. Wygląda na to, że nieźle wypoczęłaś. A może ma to jakiś związek z twoimi kryształami? A więc to się może... No, może. Możliwe. Tyle, że on wtedy nie eksperymentował z kryształami. Tak mi się przynajmniej zdaje. Ale mam słabą pamięć. To co zrobił? Możliwe, że ma rację. Niezależnie od tego, co zrobił Mac, różdżka kontrolna stała się bezużyteczna. Z czego powinnam się chyba cieszyć, prawda? I jeśli nie zdecyduję się naśladować jego eksperymentów, to nie ma się czego z mojej strony obawiać. Raczej nie. Tylko spróbuj, Golemie, nie jestem magiem. Po prostu ciekawiła mnie ta historia. No i teraz już ją zna. Lepiej temu zajmijmy się podróżowaniem i walką. Znów mnie kamień zaczyna swędzić. No, zawsze to jakiś plusik. Co dalej? Nie ma nic lepszego do roboty? W jaki sposób Wilhelm wszedł w twoje posiadanie? To akurat wiem. Bo Wilhelm często się tym przechwalał, o ile tylko znalazł się ktoś, kto chciał go słuchać. Twierdził, że znalazł mnie w głębokich ścieżkach. Stałam rzekomo unieruchomiona w ruinach jednego z taigów,
a nieopodal leżała moja różdżka kontrolna. Nie wiesz, skąd się tam wzięłaś? Wydaje mi się, że pamiętam jakąś bitwę. To było wiele lat wcześniej. A później zapadły ciemności. Szlak, krótko mówiąc, nie. Nie pamiętam, skąd się tam wzięłam. To zresztą bez znaczenia. Wiesz, w którym miejscu głębokich ścieżek to było? Nie. Ten skryty drań nie chciał mi powiedzieć. Pytałam i pytałam, ale nie. Zwykł mawiać, że pewnego dnia, jeśli będę posłuszna i nie naskarżę jego żonie, zabierze mnie tam i sama będę mogła się rozejrzeć. Paskudny. My ciebie zabierzemy. Drań. Gdybym dostała teraz jego głowę w swoje ręce, wycisnęłabym ją jak wielką cytrynę. Co Wilhelm robił w głębokich ścieżkach? Szukał skarbów. Takie miał hobby. Podróżował tak dużo, bo szukał wejść do głębokich ścieżek. Starych miejsc, o których krasnoludy dawno już zapomniały. Schodził na dół i szukał magicznych skarbów. Zanim innym przyszło do głowy uczynić to samo. Czy to nie było niebezpieczne? Zaiste było. Dysponował jednak zaklęciami, które pozwalały mu pozostać niewidzialnym i szybko się poruszać. Przed plagą nie mógł się jednak obronić i cały czas się martwił, że zachoruje. Jeśli pojawiały się jakieś pomioty, uciekał. Częściej jednak musiał walczyć z innymi poszukiwaczami, z krasnoludami, które zostały zakażone. I w końcu go to zabiło. No bo przecież mnie tam znalazł, prawda? Ta, jakie powiązanie. A więc gdyby cię nie znalazł? Nie musiałabym znosić tego bałwana. I lepiej bym na tym wyszła. Nie wydaje mi się, bym będąc tam była świadoma. Inaczej niż w wiosce. A może jednak byłam? Może to właśnie było to mroczne miejsce? I po prostu nic nie widziałam. Jak długo mogłam siedzieć w ciemności i gapić się w nicość, na chwilę nawet nie zasypiając. Wolę o tym nie myśleć. Dobra, ruszajmy. A więc w drogę. No i bardzo dobrze. 19, jeszcze coś tam było, jakaś kwestia. Kilka pytań. Nie ma nic lepszego. Nie wydajesz się lubić ludzi. To prawda, nie lubię ich. Jednak nie mam ochoty wdawać się w dyskusję na ten temat. Niech zapyta kiedy indziej. Jeśli skończył już zadawać pytania, na które odpowiedzi są oczywiste, poszukajmy jakichś ludzi, żeby ich zrzucić z urwiska. Czy coś w tym guście. A może gołębi do rozdeptania? Shale, za to, że byłaś taką dobrą towarzyszką do rozmów. Czekajcie, komu tutaj dałem pierścień? Do azylu biorę Alistera. Proszę, pierścień Morrigan będzie wiedziała, gdzie jesteś. A Shale, otrzymasz kamyczek. Prezent? Shale. O! Błyskotki. Podaj imię dla kamyczka Shale. Herbert. Nie, może... Jakie to może być imię? Imię dla kamyczka Shale. Co jest z kamyczkiem? Sauron. no to może... Herbert? Może faktycznie Herbert. Albo Wilhelm. Nie... Niby coś prostego, tak? Imię dla kamyczka, a ja nie wiem, coś myślę. Psa nazwaliśmy Diego. A kamyczek, niech mu będzie... Ale lipa, co? Nie mogę wymyślić imienia. Niech będzie Kamiś. Nie ma si? Jest Kamiś. Kamiś to Kamiś. Proszę, Kamiś.
oryginalnie, kamyczek kamiś. Dobrze. Zobaczymy, co będziesz robić z kamyczkiem. Premia do siły, średnia i pewnie... Nie? W swoim czasie długo obserwowałam ludzi. Powinien mieć świadomość, że uznałam, iż nie jest taki jak oni. Ale jestem człowiekiem. No to super, dzięki Shay. Można to potraktować jako rzecz dobrą albo złą. To rzecz dobra, oczywiście. Nie chcę chyba mieć nic wspólnego z tymi brudnymi ludźmi, co? Z pewnością wywodzi się z jakiegoś wyższego rodu. Zgadza się? Zgadza się, zgadza Należy się. Należy do gatunku cielesnych istot, które zdecydowały się zmodyfikować swój materiał genetyczny, pozbywając się w ten sposób naturalnych ograniczeń, prawda? Wyczuwam gdzieś tam wątpliwy komplement. Nie podoba mi się to. Mój ojciec był ternem wysokorza. Naprawdę? Chyba o to właśnie chodzi. Wiedziałam, że musi być jakiś powód. W końcu jest człowiekiem i tak dalej. Byłabym wdzięczna, gdyby nie rozpowiadał, że o tym mówiłam. Ludzie mogliby to opacznie zrozumieć. Mogliby nabrać przekonania, że ich rasa nie jest jednak bez szans. A tego byśmy nie chcieli. Dobrze, zachowam to dla siebie. Dziękuję za zaufanie. Nie ma za co. A teraz rozgniećmy coś na miazgę, zanim zacznie myśleć, że całkiem już zmiękłam. Niech mu to nawet przez myśl nie przejdzie. Umiejętność zdobyto? A, to. Ten mówi... Mamy jeszcze kilka pytań, ma czy już nie mamy? Nie ma do roboty? Nie mamy, dobra. A więc w drogę. W drogę, w drogę. Czy mamy coś tutaj? 57. To tutaj, tutaj hełm. Mogliśmy zostawić parę rzeczy. Listerze, chcesz coś Proszę powiedzieć? Bardzo. Nie, nie może. Może tutaj. Idziemy i tak w następnym odcinku do azylu. Tak. Tak, tak. Tak. Powracamy do starej ekipy. A w Orzamarze jeszcze pójdzie Shale zamiast Alistera prawdopodobnie. No Leliana w końcu otwiera zamki. Tutaj jesteśmy i tak. Win miała... Dobrze? Zobaczyłem? Nie, to Alister ma... poziom. Może być... O, spryt 14 potrzebuje. A ile masz? No dobra. Niech będzie. Fortecę umysłu. Templar już nauczył się skupić na swojej dyscyplinie i obowiązkach. Odporność umysłowa zostaje znacznie zwiększona. Albo biegłość władania tarczą. Zostawmy to, co zbędne i kończymy. Co my tu mamy? Do zostawienia hełm Kaylana nie. Sztylet kruka. Na sprzedaż. Niech będzie srebrny arn wyjątkowy, to też. To nawet nie wiem. Dobra, Levi. Co mogę dla ciebie zrobić? Pokaż, co masz. Tylko to sprzedać. A masz jakiś... Nie masz pierścień. A twoje runy? Widzicie? Są ok. Można by było coś kupić. Obrażeń od zimna 5. No, może się przyda. Taki na zapas. Chyba, że... Zaczynajmy. Jeszcze do obozu. I zobaczymy, co można wymienić z tych run. Czy komuś dodać z naszej trójki towarzyszy. I wtedy już naprawdę zakończymy ten odcinek. Zaklęcie? Tak, tak. Zaklęcie! Ten mamy obrażeń od elektryczności 3. Dobra, miecz Stena to tak, ostrze Marika. Wskazi krew to masz. Nusza Lafa nie. Ostrze Marika i tak nie używasz.
Tyle Duncana. Nóż Olafa. No masz, dobra. Niech będzie tak. I w porządku. Wszystko jest dobrze. Zaplusowaliśmy u Shale. Jest na 71. Jeszcze będzie okazja. Aha. Nic, myślałem, że Shale podejdzie coś pogadać. Dobra. Mam nadzieję, że 39. odcinek podobał się wam. Oczywiście zapraszam na kolejne z serii Zagrajmy w Dragon Age Początek. Oczywiście idziemy w kolejnym do azylu. To już pewne. Kontynuujemy przebieg fabularny. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia w następnym. Cześć.